Ten film dopiero rusza. Będzie zaangażowanych do produkcji 40 malarzy. Trzeba będzie namalować 60 tysięcy klatek. To będzie film pełnometrażowy. Jest to film Doroty Kobieli o życiu i o śmierci, o dziwnej śmierci Vincenta Van Gogha. Bohaterowie tego filmu, którzy są bohaterami jego obrazów, próbują rozwikłać zagadkę jego nagłej śmierci. Nie wiadomo, czy się zastrzelił, czy został postrzelony, nie wiadomo, co się stało. Najpierw maluję kopię obrazu albo fragment obrazu. W tym wypadku widzimy tutaj fragment obrazu Gwieździste Niebo Vincenta Van Gogha. Animacja poklatkowa polega na tym, żeby uzyskać sekundę animacji, muszę namalować 12 klatek, czyli 12 faz ruchu zrobić, jak gdyby. W tym wypadku to jest obrót. To, żeby wykonać taki obrót, muszę domalować po prostu trochę tego ruchu, że się gwiazda przesuwa. Obracam sobie gwiazdę o milimetr każdą albo co drugą, to w zależności od tego, jakie są potrzeby. Jeżeli uważam, że ta klatka jest skończona, robię zdjęcie. Po zrobieniu zdjęcia to mi się zapisuje od razu jako kolejna klatka zrobiona. No i przechodzę do następnej i obracam znowu o milimetr następną kreskę. To brzmi dosyć nudno i mozolnie, ale jeżeli ktoś, nie wiem, lubi animację, lubi malować i jest cierpliwy, trzeba być cierpliwym bardzo. Jak dla mnie osobiście najtrudniejsze jest zrobienie pierwszej klatki, gdzie trzeba zrobić kopię obrazu Van Gogha. Bo no, naprawdę nie jest to proste, bo Van Gogh był takim malarzem bardzo ekspresyjnym. Ciężko, on malował obrazy z reguły w jeden dzień, więc po prostu jego mocne pociągnięcia pędzla, często po prostu kolory zmieszane z palety, czasami przypadkowo. I to naprawdę zajmuje dużo czasu, żeby oddać tą jego taką świeżość spojrzenia, lekkość tej plamy. No nie jest to łatwe, więc no mi to zajmuje więcej czasu niż jest przewidziane, bo przewidziane jest na taką pierwszą klatkę powiedzmy 2 dni, a ja czasami niestety muszę przysiąść dłużej. Nie? Ta animacja jest taka na wyczucie. Tutaj nie mamy ani ruchu, ani postaci, ani zwierząt, więc można powiedzieć, że jest to dużo łatwiejsze i jedną klatkę można namalować w 10 minut, można namalować w 15 minut. Zależy jak dużo chce się poruszyć obrazu. Ale jeżeli jest jak sekwencja z ludźmi, czy z Vincentem, czy z jakąś z postacią z obrazu, z doktorem Gachetem, to już ten czas się wydłuża nawet do godziny na jedną klatkę. Czyli nie zawsze zdarza się, żeby zrobić sekundę filmu w jeden dzień, jeden malarz. Jestem za legalnym korzystaniem z sieci, za legalnymi źródłami, bo dzięki temu szanujemy ludzką pracę i cały wysiłek twórczy, który jest wkładany w to i krew i pot, naprawdę. Także korzystajmy z legalnych źródeł.